Nad wieczornym horyzontem gromadziły się ciemne chmury. Wiatr stawał się niespokojny. W oddali na krętym gościńcu, otoczonym przez zielone łąki, majaczyły maleńkie sylwetki jeźdźców. Toaden stracił ich z oczu, gdy wjechali w obniżenie terenu i skryli się za pagórkiem, na którym rosły cztery topole. Wszedł do swojej karczmy, chwycił za brudną szmatę i zabrał się do czyszczenia kufli. Tatko, jeźdźcy! Zawołała gruba, brzydka dziewucha. Widzę przecież. Podkręcił wąsa i splunął na drewnianą podłogę. Pod kontuarem spoczywała kusza. Naciągnął ją i umieścił bełt w krytku, na wypadek, gdyby jeźdźcy okazali się mieć niecne zamiary. Idź na górę i zamknij drzwi! Krzyknął do swojej córki. Wątpił, by dziewczynie groził gwałt, ale widział już w życiu wszystko, łącznie z mężczyzną, któremu przyrodzenie utknęło w paszczy Suma. Na zewnątrz usłyszał narastający tumult kopyt, który stopniowo przeszedł w okrzyki ludzkie. Ktoś zbliżał się do drzwi gospody. Było ich dwóch. Drzwi otwarły się, wpuszczając wieczorny chłód. Dwa kufle piwa! Człowiek, który wkroczył jako pierwszy, wyglądał na kupca. Jego szata wyglądała na kosztowną. U pasa przywieszony miał jedynie kort w bogato zdobionej złotem pochwie. Drugi przypominał trochę wojownika, ale nie był zbyt rosły. Bardziej zwiadowca albo tropiciel. Miał lekki pancerz i głowę ogoloną na łyso z pozostawionym z tyłu warkoczem czarnych włosów. Siadaj, kreacz, powiedział kupiec i sam zbliżył się do kontuaru. Karczmarz niechętnie i z ociąganiem nalał dwa kufle, postawił przed przybyszem i wrócił do swojego zajęcia. Dwa srebrne goliaty. Drogie u was to piwo, gospodarzu, zaśmiał się ten w zdobnej szacie. Oby było warte swojej ceny. Rzucił na blat dwie niewielkie monety i uniósł kufel. Piana spływała mu po wąsach, a grdyka pracowała miarowo. Dobre, wysapał, odstawiając do połowy opróżniony kufel. Zimne. Opuszczam beczkę na dno studni, wyjaśnił Toaden. Był dość rzadkim typem karczmarza, który nienawidził ludzi, szczególnie tych, którzy zawracają mu głowę, próbując zagadnąć. Liczył, że przybysze wychylą po kufelku i ruszą dalej. Niestety, nie zanosiło się na to. Szukamy człowieka o nazwisku Farasz, powiedział kupiec. Mówi ci to coś? Nic a nic, odparł zgodnie z prawdą karczmarz. No to może... Zrobił pauzę, by zbudować napięcie. Sauromata? Pierwsze słyszę. Widzisz, kreacz? Krzyknął do tego drugiego, który rozsiadł się wygodnie przy stole. Okazuje się, że nasz bohater wcale nie jest taki sławny, jak mówią. Nie dotarli tu jeszcze bardowie śpiewający o jego mężnych wyczynach. Facet przy stole zaśmiał się ponuro. Nigdy nie słyszeliście tutaj o Pablo Sauromacie, który pokonał samego Morgwila Sromotnego? Stagrida Gwałciciela i jeszcze kilku innych oprychów, pustoszących trakty handlowe od Grodu Tomwilla aż do Hakaren? To właśnie przed chwilą powiedziałem. Odparł Toaden, wycierając po raz kolejny, czysty już kontuar, starając się jednocześnie nie oddalać zbytnio od ukrytej broni. Rzadko tutaj docierają wieści z południa. Kupiec zamyślił się. No tak... Miasto Howard podupadło chyba ostatnimi latami, nieprawdaż? Odkąd zamknięto kopalnię. Zamknięto! Zaśmiał się gbur przy stole. W pewnym sensie zamknięto, rzekł kupiec, przyznając rację karczmarzowi. Dokładnie taki, jak mówi nasz małomówny przyjaciel. Jak masz na imię, karczmarzu? Toaden. Toaden,
No, wspaniałe imię. Z pewnością mamusia i tatuś lubili pradawne mity o Herosach. Być może. Ale to imię otrzymałem po dziadku. To Adenie, który był górnikiem. Więc pewnie i ty jesteś niezłym wojem, co? Zapytał kupiec, opróżniając kufel. Jestem karczmarzem. Odparł to Aden, zatrzymując się tuż nad kuszą. Kupiec podniósł drugi kufel piwa i skierował swoje kroki do stołu, przy którym siedział w ciszy wojownik. A zatem, powiedział nieco głośniej i postawił na stole kufel. Mówisz, że nigdy w tej okolicy nie widziałeś ani Engmonta Farasza, ani Pablo Sauromaty. Nie widziałem. A niech mnie kreacz! Moja stara matka powiadała, że karczmarze zawsze wiedzą wszystko, a tymczasem ten tutaj nie wie nic. Nie będziemy marnowali więcej czasu, pana gospodarza. Kończ to piwo. Żegnamy się. Ten, którego niższy nazwał kreaczem, wypił duszkiem cały kufel zimnego piwa i wstał. Gdy to Aden odetchnął już z ulgą, odwiesił szmatę na wieszak, spuszczając na chwilę wzrok. Lecz kiedy znów spojrzał na swoich gości, ujrzał wycelowaną w siebie kuszę. Bełt o średnicy dwóch palców z głuchym hukiem wbił się w ścianę, przyszpilając do niej głowę karczmarza. Spod kontuaru zaczęła dość szybko wysączać się spora plama ciemnej krwi. Nienawidzę być okłamywanym! Wrzasnął kupiec i wyszedł. Kreacz podszedł do kontuaru. Zgarnął dłonią dwie monety. Schował do swojej sakiewki i wyszedł.